Dzisiaj porozmawiamy o smutnej i dość częstej sytuacji, kiedy stosunkowo młoda kobieta, która teoretycznie ma jeszcze całe życie przed sobą, tkwi w związku, który w sumie nie daje jej tego, czego potrzebuje. Mimo, że mogłaby się rozejrzeć i znaleźć kogoś, kto byłby prawdziwym partnerem, z którym mogłaby mieć spełnione i ciekawe życie. Oprzemy się na liście jednej z pań, która zgodziła się na jego wykorzystanie. Jak zwykle wszystkie imiona są zmyślone, ale cała reszta korespondencji jest autentyczna. Pani, która ma 32 lata i nazwijmy ją Elą, pisze: Od czterech lat jestem w związku małżeńskim z mężczyzną. Ja jestem po studiach, on skończył tylko gimnazjum. Nie wiem, czy ma to jakikolwiek wpływ na naszą relację. Tak naprawdę problemy w naszym związku zaczęły się już na samym początku. Pomimo, iż jestem osobą po studiach, to nie zwracałam uwagi na wykształcenie mego partnera. Najważniejsze dla mnie było, by był dobrym człowiekiem i uczciwie pracował. I być może zacznę od zalet jego. Brnęłam w ten związek, a potem małżeństwo, ponieważ. poświęcał mi swój czas, spotykaliśmy się regularnie, nie naciskał na seks. Czekał z tym dość długo, ile potrzebowałam. Był zawsze dostępny, kiedy go potrzebowałam, kiedy coś musiałam załatwić, zawsze mogłam na niego liczyć. Każdy weekend spędzaliśmy razem. Koniec cytatu. Omówmy to po kolei. Generalnie różnica w formalnym wykształceniu nie musi stanowić problemu. Kiedyś wspominałem, że znam mężczyznę po podstawówce. Który jest geniuszem technicznym i bardzo dobrym ojcem. O wiele ważniejsze jest dopasowanie się w takich sprawach jak ogólna wizja życia, poziom ciekawości życia i chęć dalszego rozwoju. O tym Ela w ogóle nie wspomina ciekawy. Za to pojawia się dość ogólne określenie bycia dobrym człowiekiem i wymóg uczciwego pracowania. Drogie panie, dobra rada, aby zminimalizować ryzyko frustracji i bycia porzuconą w przyszłości. Nawet jeśli wielu facetów w Polsce nie spełnia nawet tych podstawowych kryteriów wspomnianych przez Ele, nie obniżajcie poprzeczki zbyt nisko. Inaczej ryzykujecie zmarnowane lata życia i często zamknięcie perspektyw na przyszłość. A pamiętajcie, życie mamy tylko jedno. Wymóg, aby mężczyzna uczciwie pracował, powinien być warunkiem koniecznym, ale daleko niewystarczającym. Wbrew temu, co twierdzi wielu redpilowców, nie chcesz przecież mieć tylko dawcy plemników, a potem dawcy pieniędzy, prawda? Jeżeli chcesz coś więcej, to szeroko rozumiana jakość pierwszego partnera powinna być dla ciebie znacznie ważniejsza od tego, jaki akurat się nawinął i że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. To jest bzdura. W sprawach długoterminowych relacji zdecydowanie zalecam zapolowanie nawet nie na gołębia na dachu, ale prawdziwego orła. To oczywiście wymaga więcej zachodu, i też pracy nad sobą, bo u tych orów musicie się oczywiście zakwalifikować. Wiem, że myśl, aby zakwalifikować się u mężczyzny, nie podoba się wielu kobietom, marzącym o tym, że faceci będą gromadnie o nią zabiegać. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli nie chcesz zadowalać się byle czym, to musisz też zadbać o to, co Ty jako człowiek wniesiesz do takiego związku. I aby nie było nieporozumień, wcale nie chodzi tutaj o sprawy materialne, choć naturalnie umiejętność samodzielnego utrzymania się. Jest w oczach takich mężczyzn też warunkiem koniecznym. O tym, jak być atrakcyjną kobietą dla wartościowych mężczyzn, nagrałem cały film, specjalny film, podlinkuję go w opisie poniżej. Wróćmy teraz do listu. To, że Marek czekał z seksem, aż Ela będzie na to gotowa, to też powinno być właściwie zrozumiałe samo przez się, jeżeli celem Marka był związek, a nie jakiś szybki numerek. Naturalnie, gdyby to czekanie trwało zbyt długo, to należałoby się zastanowić. Czy przyczyna leży w zbyt dużej różnicy libido między partnerami, czy też bardziej w fakcie, że Marek nie potrafił wytworzyć w Eli takiego poczucia bezpieczeństwa, w tym też bezpieczeństwa emocjonalnego, które potrzebuje większość kobiet? Mam tutaj za mało danych, aby się wypowiedzieć o związku Eli, ale skłaniam się ku tej drugiej przyczynie. Jeśli ogląda to któryś z Panów, to zalecam autentycznie nauczcie się wzbudzać w kobietach poczucie bezpieczeństwa, zarówno bezpieczeństwa fizycznego, jak i emocjonalnego. Zobaczycie, jak to odmieni wasze życie na plus. Ważne tylko oczywiście, żeby to było autentyczne działanie, a nie manipulacyjne. Wracając do Eli, zachwycała się Markiem, mając tylko taki weekendowy związek. Zdecydowanie odradzam podejmowanie poważniejszych decyzji, np. o małżeństwie, jeśli nie pomieszkało się trochę ze sobą na co dzień. Inaczej łatwo możesz przeoczyć istotne problemy, tak jak to właśnie było w przypadku Eli. Zacznijmy od tego cytatu. Ale miał też mnóstwo wad, które z czasem się nasilały. Między innymi popijał sobie piwa w środku tygodnia. Nikt mi o tym nie mówił, gdy jeszcze nie mieszkaliśmy razem. I kilka razy miałam z nim sytuacje lekceważące mnie, na przykład na dyskotece. Podszedł do nas pijany mężczyzna i zapytał: Czy może mnie prosić do tańca? Staliśmy wtedy obok siebie. On odpowiedział mu, jak chce, to niech idzie. Po tych słowach jego do tego mężczyzny, zrobiło mi się tak przykro, i byłam w szoku, bo nie tak powinien zachować się mężczyzna, który kocha i który jest już parę lat w związku. Koniec cytatu. No cóż, jeżeli Marek zastanawiał się, dlaczego trwało to tak długo, zanim Ela była gotowa do współżycia z nim, no to ma tutaj jasny powód. Dawał jej przecież zero poczucia bezpieczeństwa i zaopiekowania. Zachowanie Marka już tutaj pokazało, że jeśli chodzi o rację. To żyjecie w różnych światach i zaraz zobaczymy, że dalej było jeszcze gorzej. Niestety, najwyraźniej żaden ojciec nie wytłumaczył Eli, jak działają relacje międzyludzkie i jak się sobie z nimi radzić. Wielu z nas, no, też nie miało rodziców, którzy nie stali na wysokości zadania. To jest fakt. Dlatego, jeśli bez ograniczeń związanych z YouTube chcesz naprawdę nauczyć się budować zdrowe relacje międzyludzkie i rozwiązywać ewentualne konflikty. To sięgnij po zestaw książek Sukces w relacjach międzyludzkich i wojna na słowa. Dzięki praktycznym przykładom, ćwiczeniom i strategiom zawartych w tych książkach będziesz miała w rękach skuteczne narzędzie, zarówno do budowania dobrych relacji, jak i rozwiązywania szerokiej gamy problemów, które zawsze mogą się zdarzyć. Do końca bieżącego roku widzowie tego kanału mają dodatkowy kod rabatowy 10% na zakup tego zestawu. Ten kod to Przyjaciel23. I działa zarówno dla zestawu wersji papierowej, jak i jako e-booki. Link znajdziesz w opisie. Skorzystaj i życzę Ci powodzenia. A teraz wróćmy do kolejnych przykładów, które powinny były skłonić Ele do zostawienia tego faceta i poszukania czegoś lepszego. Cytuję. Kolejnym przykładem był sylwester w górach na sali kilka lat temu, jak nie byliśmy jeszcze w małżeństwie. Mój wtedy jeszcze chłopak był zainteresowany obcą kobietą, którą poznaliśmy na, tam na tym zjeździe. Do mnie obracał się i siedział plecami, rozmawiał z, tamtą, z tą kobietą. W pewnym momencie wyszłam bez słowa z sali do Łazienki, ale wróciłam z powrotem. Do dziś to wspominam i zadaję sobie pytanie: jak ja powinnam się wtedy była zachować? Czy zwrócić jej uwagę, czy zrobić naprawdę jakąś dramę i rozdzielić tę parę, która była sobą zajęta przez jakiś czas? Koniec cytatu. Rozmowa z różnymi ludźmi obojga płci jest w sumie rzeczą całkiem normalną. To, co nie jest normalne, to jest ostentacyjne lekceważenie własnej partnerki, to nie jest eleganckie i świadczy albo o nieokrzesaniu tego faceta, albo o przywiązywaniu przez niego małej wagi do tego, co czuje Ela, albo co gorsza, i do tego, i do tego. Czytając dalszy list Eli, raczej widzę i sami zobaczycie, że to bardziej był właśnie ten ostatni kombinowany przypadek. Takiego gościa należy oczywiście szybko się pozbyć, żeby mieć czas na poszukiwanie kogoś bardziej zaangażowanego. Na pewno nie warto utrwalać takiej kiepskiej relacji, bo zazwyczaj potem jest już tylko gorzej. Bajki o tym, że ludzie w małżeństwie się dotrą, należy włożyć tam, gdzie należą, a mianowicie między bajki. To w cudzysłowie dotarcie w najlepszym wypadku polega na tym, że się dystansują do siebie ci ludzie, albo któreś z nich poddaje się cichej rezygnacji. To nie jest najlepszy sposób na spędzanie życia, zwłaszcza kiedy ma się inne możliwości. A te możliwości istnieją, tylko trzeba nauczyć się z nich korzystać. Wracając do Eli, to pokazała jeszcze jeden błąd, który często zdarza się nie tylko kobietom. Opisała go, cytuję: Z uwagi na swoją wysoką kulturę, nic nie zrobiłam poza lekkim obrażeniem się już w pokoju hotelowym. Koniec cytatu. Elu, nie myl kulturalnego podejścia z brakiem asertywności. Kulturalne podejście w tym przypadku polegałoby na uprzejmym, ale jasnym i dobitnym powiedzeniu Markowi, że nie życzysz sobie takiego traktowania. Jak chciałaś już całkiem łagodnie to załatwić, to mogłaś zapytać Marka: Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że kiedy rozmawiasz z inną kobietą, odwracając się do mnie plecami, to jest to dla mnie bardzo niemiłe? Zadaj to pytanie. To dałoby mu szansę powiedzenia, że nie zdawał sobie z tego sprawy i przeproszenia cię. Wtedy poprosiłabyś go, aby więcej tego nie robił i sprawa byłaby załatwiona. Gdyby jednak Marek zaczął to bagatelizować albo wmawiać ci, że jesteś przewrażliwiona, to byłby klasyczny gaslighting, który opisałem w książce Wojna na słowa. Takie podejście faceta powinno natychmiast dyskwalifikować do poważnego związku. I w wypadku Marka obawiam się, że właśnie tak było, że to był po prostu gaslighting. Problemem wielu ludzi obojga płci jest obawa, że jak będą rzeczy komunikować jasno i jednoznacznie, to mogą stracić partnera, który sobie pójdzie. To nie jest tak. Jeżeli komunikujesz spokojnie i przyjaźnie, to w najgorszym wypadku może się okazać, że miałaś nie partnera, tylko złudzenie takiego partnera. Odarcie się ze złudzeń tego rodzaju jest oczywiście nieprzyjemne, ale zapobiega na wpakowaniu się w dalszą relację, która zmarnuje Ci lata życia. Które mogłabyś spełnić, spędzić z kimś bardziej pasującym. Nie bój się być wyrazistą w wyrażaniu Twoich potrzeb emocjonalnych, zwłaszcza jeżeli ciągle pracujesz nad własnym rozwojem. Wielu facetów będzie to oczywiście odstraszać, ale dla innych będzie to bardzo atrakcyjne. Ela podaje jeszcze kilka przykładów lekceważenia przez swego w międzyczasie męża, no których nie będę tutaj przytaczał, bo to byłaby dość długa litania. Generalnie tendencja jest taka, że Marek po ślubie zachowuje się coraz gorzej jeśli chodzi o okazywanie lekceważenia Eli. No i to było w sumie do przewidzenia. Niestety dochodzi do tego jeszcze jeden czynnik podczas częstych imprez rodzinnych, bo ma on liczną rodzinę, z którą utrzymuje kontakt. Ela pisze, cytuję. Na prawie każdej imprezie jest niezadowolony. Nie odpowiada muzyka, nie chce mu się tańczyć, na głos komentuje, że DJ na przykład gra beznadziejne piosenki. Jednym zdaniem mówiąc, każdą imprezę potrafi zepsuć. Obiecałam sobie, że nie będę z nim chodziła na imprezy. Nie wiem, jakie jest dobre rozwiązanie. Koniec cytatu. Mam nadzieję, że Ela faktycznie przestanie chodzić na takie spędy rodzinne, tym bardziej, że jest chyba osobą o całkiem innych potrzebach. Cytuję. Jestem osobą spokojną, empatyczną, pomocną i taką, która lubi się blisko jego trzymać. Na jego wrogość, lekceważenie, popijanie piw w tygodniu i w weekend obowiązkowo, bo w weekendy się nie kryje, Reaguję czasem płaczem, gdy się kłócimy, ponieważ on zwala winę na mnie w każdym przypadku. Dodam jeszcze, że nigdy, ale to nigdy nie przyznał się w życiu do żadnego błędu i nie usłyszałam od niego słowo przepraszam. Koniec cytatu. Patrząc na te wszystkie rzeczy i biorąc pod uwagę, że małżeństwo Eli nie ma dzieci, to zastanawiam się, po co Ela w ogóle z nim jeszcze jest. 32 lata to jest jeszcze wiek, w którym można bardzo wiele osiągnąć, bardzo wiele zrobić, zamiast spędzać czas z facetem, który nie tylko ewidentnie jej nie pasuje, ale nawet jej nie szanuje i prawdopodobnie nie dostrzega w niej delikatnego, czującego człowieka. Wielu ludzi jest w Polsce wychowywanych w poczuciu, że trzeba cierpieć cierpliwie w milczeniu i wytrwale znosić konsekwencje doboru niewłaściwego partnera, ale przecież to nie musi tak być. Każdy ma prawo do indywidualnego szczęścia, jeżeli nie szkodzi przy tym innym ludziom, warto zacząć od uświadomienia sobie, co naprawdę Ci jest potrzebne, i zacząć szukać partnera, z którym możesz to właśnie urzeczywistnić. Jak już wspomniałem wcześniej, trzeba często popracować nad własnymi umiejętnościami społecznymi, no ale to jest konieczna inwestycja czasowa głównie, jeśli nie chcesz zadowalać się okruchami spadającymi z bogato zastawionego stołu życia. Zdecydowanie warto, i ja to mówię też z własnego doświadczenia. Tyle tego krótkiego filmu na dzisiaj. Jeśli życzysz sobie, abym i twoją historię anonimowo opisał i omówił w takim filmie, to napisz do mnie maila i napisz tam koniecznie, że wolno mi ją wykorzystać anonimowo do nagrania filmu. Zasubskrybuj też jeszcze ten kanał, obejrzyj ten film, przyda się. No i do zobaczenia następnym razem.